Dzień dobry, tu znowu ja. Dziś zrecenzuję dla was zestaw 75030 Sokół Millennium Microfighters Lego Star Wars. Zaczniemy od pudełka. Na pudełku jest nasz pokazany zestaw. Logo Star Wars i Lego pod serii mikrofighterów. Tutaj nasz ludzik w skali realistycznej. Tutaj no to co było na początku, informacje. Tutaj kod kreskówkowy, jeśli mają stronę. A tutaj pokazane nasze inne mikrofightery. Aplikację można pobrać. Nasz mikrofighter i pokazane, że wystrzeliwuje, działa. I tutaj nasz Han Solo. A więc teraz przejdźmy do instrukcji. No, to jest nasza instrukcja. Instrukcja jest taką małą książeczką. Tutaj, no, nasz ludzik jak złożyć. No wiecie. No, instrukcja raczej niczym się nie wyróżnia. No chyba, że na końcu. No ale to, o tutaj, no jest informacja, że ten nasz model po złożeniu. Wszystkie te części w tym zestawie. Tu też one aplikacji mówią. Tutaj o stronie także. No i tu ta reklama. A więc teraz przejdźmy do złożonego zestawu. Oto jest nasz zestaw. Tutaj jest nasza figurka Hanna Solo. Tutaj nasze rakiety strzelające. I antenka mini. Tutaj to, żeby się swobodnie poruszał. Tutaj ten napęd jego. Tutaj to chyba to symbolizuje to wejście. Nie wiem, może. Tutaj kokpit. No i tutaj nasza figurka sobie siedzi, jak już wspomniałem. No i to w sumie ze statku to by było na tyle. Chyba. Raczej nic specjalnego, takie małe. A to jest nasza figurka. Jak oglądałem innych, to widziałem, że oni mieli zły nadruk, ale to chyba nie jest zawsze, choć mi też się tak trafiło, ale nie wiem, może tak. Tutaj ma swój blaster. No, te spodenki co do spodenek, no mówię, to nieładnie wygląda. Brązowe włoski, tutaj taki uśmiech, taki gryma. A na drugiej stronie, chodź, poczekajcie, bo się zlepiły. Poczekajcie. O, i na drugiej, o właśnie taki ma grymas. Taki. A tutaj ma kamizelkę czarną. Na tyle ma taki też bardzo ładnie narysowany. No, to jest nasza główka ta. No i figurka jest też bardzo ładna. Tutaj założę ten. O. No i osobiście mi się bardziej podoba ta druga strona główki, co do Han Solo oczywiście. No, no i to w sumie by było na tyle z tego zestawu. Taki mini zestaw, szczerze mówiąc, fajny zestaw, ale znaczy chyba, że ktoś bardzo pragnie mieć Sokół Millennium. Mnie szczerze zachęciła cena, bo jest dwa razy tańszy, 50% przeceny. I ogólnie fajny zestaw, nie mogę już napowiedzieć, ale jakiś super nie jest. Inny mikrofighter mnie jakoś bardziej. Kupiłem go właśnie tylko z tej promocyjnej ceny. Ale to zależy od was oczywiście. Do widzenia i dziękuję za oglądanie.